No i się zaczęło już od problemów. On dosłownie sprawdza ten paragon. Takie są, słuchajcie, serpentyny. W Polsce byłoby to nie do pomyślenia, bo jakby robili... Tu spawają. A jak wysoko jest tam na dół. Ważne, żeby... To jakby spadł, tylko by ten, co tam robi te deski. Obróciłby się w drugą stronę. Szósty. O kurde. Powiem wam, że ja wracam tutaj z tym kierowcą. Jestem bardziej posrany tą jazdą. Nowy dzień. Witajcie. No i się zaczęło już od problemów. Pierwsze co? To wodoodporny telefon się zalał. Więc musiałem szybko przerzucić do drugiego. Potrzebuję karty i do internetu, bo ten internet w hotelu w ogóle nie działa. Nie mogę się połączyć z Playem, więc też nie mogę kupić. Więc na razie idziemy załatwić karty do internetu. Zaraz się kogoś podpytam. Czyli jest tutaj w Soho Bazar, jest tutaj oddalony, nie wiem, 300 metrów. Idziemy do Soho Bazar kupić. A tak w ogóle to wynajęliśmy samochód. No i słuchajcie, jak tutaj pojechać, jak nie ma internetu? Jak nie ma internetu, to nie działa mapa, więc nie mamy wyjścia po prostu. Ale podobno tutaj obok jest, to zaraz zobaczymy. Chcieliśmy kupić w hotelu, ale gościu nie umiał obsługiwać. Nie wiedział, jak to aktywować. A tu stoi nasza wynajęta furka. Słuchajcie, ponieważ tak szybko poszliśmy wynająć samochód, więc gościu mówi: dobra, bierzcie dzisiaj, a jutro weźmiecie sobie, wymienimy go. No i niestety często się zdarza tak, że nie jest do pełna zatankowany, więc musimy zatankować znowu samochód, żeby jutro go oddać. I nie wiem ile, 10 litrów każe mu nalać i będziemy jechać dalej. No i jak wspomniałem też na filmie z zeszłego roku, tutaj się samemu nie nalewa, bo facet ma nawet taką kartę specjalnie występową. On dopiero ją przykłada i dopiero zaczyna to paliwo lecieć, więc gościu wam nalewa, trzeba iść do biura czy tam sklepu, zapłacić za paliwko. On dosłownie sprawdza ten paragon. Tak? Tak, sprawdza paragon. Ja wtedy daję wam drugi paragon. I jest już wtedy git. I już możecie po prostu jechać. No i jak ci się podoba trasa? Pokaż, jakie ładne dróżki są. Ładnie. Zobaczcie. Tu jest raptem 100 km, ale niestety Google od razu pokazuje 2 godziny, bo są strasznie kręte drogi. Znaczy, w każdym razie ten ostatni odcinek jest mega taki tutaj pokręcony, ale zatrzymaliśmy się na chwilę, bo po prostu widoki są niesamowite. Nie wiem, jak to widać tutaj w kamerze. Tu praktycznie takie kaniony to są cały czas. My jeszcze mamy tam jakieś 15 km do Tazji, ale już jest pięknie, co? Iza? Takie są, słuchajcie, serpentyny. A tam też właśnie nam było widać? Aha, że jak się jedzie, no. Że aż... No, musieliśmy stanąć, po prostu zobaczyć te widoczki, jest naprawdę przepięknie. Dzisiaj się niestety tak troszeczkę późno wybraliśmy, był problem jeszcze z tymi telefonami, z tym internetem. Więc pewnie dzisiaj za dużo nie poszedł, nie zaszalejemy. Dzisiaj nie, ale... No, wsiadamy, idziemy dalej. Jest ołatwiony. Tak? Ale zobacz, jakie mam przyciemniane szyby. Ale mega serpentyny, nie? No, bardzo są.
mocne. Jak ktoś ma problem z błędnikiem, to tutaj może być ciężko. Kto będzie miał problem? Jak ma ktoś problem z błędnikiem, to będzie miał problem. Ale jeszcze 12 km taką drogą. No teraz się zmieniła diametralnie droga, co? Tak. Ja pierdziele. To jest ostatnie takie 2 km, to jest to typ właśnie szutrowa droga. A patrz, ile tu samochodów jest. Hu, fiu, fiu. No co, ha. Niezłe miejsce, co? Czekaj. Maybe three. Okay. Yes. You can look, my friend. If yes, you want, yes. You can do it. One side, 2 km. You can fly at the same time parallel. By car. Okay. Can you take scab for the in the start? Can okay. Okay, but if we start from here, so where is the stop? 2 km down, you fly, and then when you arrive finish point, we have service there. We'll take you back here. Okay. How much it takes? 20 minutes, 15 minutes, together with back. 20-25 minutes, you will be here again. First you go to canyon, my friend. Okay, okay. You can walk, after you can come back. Okay, how much it cost? 80. No. To było, że na przykład siedzimy obok, nie? No. Tak we dwójkę. To jeszcze może bym się skusiła, ale tam jej też pojedynczo. No. To zembeleje. Nie, to wszystko, to ty nie musisz, ale dasz mi spróbować? Ale dzisiaj nie. No to będziemy musieli znowu tutaj wracać. Ale ja nie... Nie ma problemu, to tak możemy wrócić, tylko to znowu będziesz zapierdzielać po tych drogach wszystkich. Zastanów się. Dobra, chodź. Ty, co tu się dzieje po prostu? Słuchajcie, zobaczcie, co tutaj się dzieje z tymi samochodami. To jest po prostu masakra. O, coś strzeliło. Iza! Jak tu spierdzielić komuś ten spędzenie czasu, co? Piłować, wiesz, i coś tam takiego. O, nie, my chyba musimy z tego sobie. Ale słuchajcie, w Polsce byłoby to nie do pomyślenia, bo jakby robili tutaj takie coś, to niby to po prostu pozamykali, a tu ludzie, tu spawają. Tu coś, ten nie ma barierek totalnie. Naprawdę, tu gościu piłuje, tu wierci. No i taki jest widok. Słuchajcie, tu każdy to se chodzi po prostu jak chce. Przecież to jest, powiem wam, tak niebezpieczne, że to się w głowie po prostu nie mieści. I nic się nie dzieli. Ważne, żeby te 70 czy tam 35 lira od łba po prostu ściągnąć. Zero zabezpieczeń, nic. Ale powiem wam, że widok jest tutaj naprawdę przeniesamowity. A jak wysoko jest tam na dół. Mi się już w głowie kręci. No. Ja jak chodzę tu po tych skałkach, to po prostu się trzęsą nogi. Powiem ci, że jak dla mnie, to powinno tu być normalnie zamknięte wejście. Nie? No. Ty, zero bezpieczeństwa, zero. Cóż tu więcej powiedzieć? My staraliśmy się generalnie to zrobić bezpiecznie, ale też troszeczkę nagięliśmy, łażąc tam, tak mówiąc szczerze. Samo przejście to załazić. Po czym? Panie, jeszcze raz.
poza łańcuch, no. Samo wejście już poza łańcuch to już. I tutaj nie ma nikogo, kto by ci powiedział, panie, nie wchodź tam, nie rób tam czegoś, nie? Nie. Ważne, żeby... Myślę, że ktoś by spadł, tylko by ten, co tam robi te deski... Obróciłby się w drugą stronę. A, szósty dzisiaj. Tak. Mahmed, dawaj tam piłę. Coś tam robimy. Dzisiaj szósty, zrób kreskę. Ale zobacz takich prywatnych samochodów, znaczy takich osobówek. To z trzy na krzyż, nie? Dosłownie. Yes. World highest Europe longest. Aha. Highest 410 meters, longest 2 kilometers. Okay, and so we going there. How far? This is 200 meters? 2 kilometers with our service. Aha. Our start point. Our Aha. start point, end of the canyon. Aha. And there is also very nice place, very nice nature. So we can, because I want to use it. She doesn't want. Why? We have three parallel line, two, three people at the same time, you can do it. But not together, it's separate. Yes, separate, like oh, this. Separate. Really? So, yeah. It is not dangerous. She doesn't like. She's, you know, she's afraid. Doesn't matter, is it a place where she can sit? She can drive car. Yes, but usually, you know, automatic. If she can, she can take to your finish point, pick up. No, no, she will not from this, no. Yes, when you arrive finish point, we'll take you to back here. Uh-huh. With our service, second service. Okay, but if she come there with me, she can wait there? Of course. Kendara basa lagitsi. Yo, send you to send lagere gas. Zdecydowałem się zjechać tym z tej zipline'em. Iza została, bo ona niestety ma lęk wysokości, więc nie skorzysta. Czeka na mnie tutaj na miejscu. Dojechałem tutaj na górę. Pewnie trzeba mnie zapłacić 80 euro. No słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite. Najlepszy jest ten taki pierwszy moment, który po prostu, kiedy zaczynacie spadać w dół, jest 400 metrów po prostu w dół. Aż mi się ciężko po prostu powiedzieć. W każdym razie wystartowałem tam z góry, zobaczcie, i tutaj na sam dół. Prawie 2 km jazdy, także jest dość sporo i jest warto. Za to zapłaciłem 3000. To jest jakieś 360, 80 euro. Oni tam mówili, że około 80 euro. No i wracam teraz busem z powrotem na górę.
wracam, bo mam tak crazy manem. Prawie jak koło. Powiem wam, że ja wracam też z tym kierowcą. Ja jestem bardziej posrany tą jazdą tutaj z nim, niż jechaniem z tym zipline. Naprawdę, to co on wyczynia tutaj, to jest kurde rally cross. I jeszcze w tym samym momencie czyta sobie na komórce jakieś wiadomości, wybiera numer, dzwoni normalnie jedną ręką i tutaj to robi to wszystko jedną ręką. Next time I will make good price for you. For but together, for I cheaper, was more cheaper. Afraid if I drive with this driver. Really. She's crazy. He's crazy. Co ty zrobisz? Wiesz, ja tak samo tutaj w tym lesie siedzę, bez no. Nawet nie mogę zadzwonić. Same tu rasy. Kurde no. I to jeszcze pracownicy stąd akurat się przebierali w tym lesie. Tak? No. Ale powiem wam, że jest to niesamowite przeżycie. Naprawdę, ja chyba większą już nie będę. Ja myślę, że to jest jedna z większych. Ona miała 2 kilometry. Naprawdę, 2 kilometry. I pierwsze jest takie uczucie, że człowiek zjeżdża, tam jest 5 metrów i jest od razu przepaść. I to, no jest, i to, mnie, i to jest 400 metrów. Słuchajcie, 400 metrów w dół. Ja chyba dobrze zrobiłam, że nie poszłam. A powiem, jak ten kierowca jechał. Ja się tak cykałem. On w międzyczasie sobie w telefonie grzebał, czytał coś, tu dzwonił, tu jedną ręką tak, tu ten, a tu tak jedną ręką, kurde, na tych szutrowych drogach. To od x lat to robią tutaj to. Ale słuchaj, zawsze się coś może stać, niech ci wybiegnie tu łoś, którego tu nigdy nie ma, a on właśnie w tym momencie ci wybiegnie. Pewno, ten łoś. I masz pozamiatane po prostu. Niesamowite. Ach, naprawdę, łoś. Naprawdę zostawię wam kontakt. Ja to kiedyś widziałem na TVN-ie, chyba gościu pokazywał ten zipline tutaj stąd. Tak. Wiesz, który, nie? Ja wiedziałam, że my tu trafimy, bo my już widzieliśmy, że tak. To tak, że to tutaj to jest. Trzeba to spróbować. Ale jak zobaczyłam na telewizorku, jak to wygląda, ten start, to mówię, nie. No niestety, ludzie, którzy mają lęk wysokości, no to jest, nie da się opisać. A jeszcze jedno, powiem ci, ta droga tutaj, co tam najpierw wjechałem. Boże, tam chyba czołgiem trzeba jeździć, taka jest droga. Zresztą tak chyba dało w samochodzie. Dobra. No co, jedziemy dalej. Nie zasłania ten. Ty w ogóle co to za miejsce, nie zobacz jaka fajna droga. Słuchajcie, pomysł był taki, że my jeszcze mieliśmy tutaj przejechać przez ten most. Tam mieliśmy pojechać jeszcze do takiego jeszcze jednego kanionu. Ale słuchajcie, pokażę wam jaka niespodzianka. My sobie tutaj jedziemy, jedziemy i tu nagle. Ty, no nie wiem, może bym się tu wcisnął. Nie, daj spokój. A mi się wydaje, że ja bym się tu wcisnął normalnie. I ludzie jeżdżą. Ale. Ale zobacz jak jeżdżą, widać. Pokaż. No faktycznie widać, że kreski są. No. Ale zobacz jaki ten, jaki most. To jest jakiś most historyczny. Jeszcze od czasów. Iza, to jest jeszcze od czasów rzymskich. No, chodź tam, przejdziemy do góry sobie. Chodź. Wiecie, tutaj te tureckie kaniony, wodospady, rzeki są po prostu niesamowite. I wiele rzeczy nie zobaczycie z takimi zorganizowanymi wycieczkami, bo nikt nie będzie się zatrzymywał przy takim moście, tak jak my jesteśmy. Tam tylko słyszę szum. Jakby wodospadu, ale go nie widzę. Jak ci się podoba w ogóle ten widoki? Są przeniesamowite, nie? Piękne tu w Turcji, to jest ich tak słuchajcie, dużo. Tutaj co przeczytałem na tym oznaczeniu, to jest most, który sięga jeszcze tutaj do czasów romańskich. Rzymski, przepraszam, nie romański, do czasów rzymskich. Ma 22 metry i 2,70 szerokości. Ja powiem wam, że chyba byśmy się zmieścili, ale że to jest samochód z wypożyczalni,
Ja po prostu nie będę kombinował, nie wiem, no niby znak pistolą, nie parkować tam. Może po prostu, może byśmy przyjechali. No smartem tak, pewnie tak. Chodź ciekawe, jak idziemy, zobaczymy jak z drugiej strony. Tutaj jest taki jeszcze mostek i sobie najwyżej wrócimy. Słuchajcie, samochód stoi. Jest też restauracja, rafting, kemping, więc musi być tutaj normalnie wjazd. O, i patrz, ja myślałem, żebyśmy tam pojechali, ale mówię, nie będę ten. O, czekaj, busem jedzie. Zaraz zobaczymy, czy se poradzi przy naszym samochodzie. Ale widoczki, co? Niezłe to. I słuchajcie, tutaj co chwilę są z raftingami, a to po prostu ja mam wrażenie, że jest ich po prostu jest setki nawet. Nie? No. A zobacz, jak stąd fajnie ten most wygląda. Fajnie to, nie? No. Weź w postawie białego Fiata i nie pasuje teraz. Aha, no tak. Także też fajne tutaj miejsce do odwiedzenia, ten mostek. Widokowo na pewno jest przefajnie. Tutaj Niemcy kamperem przyjechali, takim starym. Nie? Jeszcze na niemieckich numerach. To jak ziomki, nie? Teraz. Każdy teraz... Słuchajcie, każdy kamperowiec jest teraz dla nas ziomkiem. Tak, właśnie, tak. Dobra, schodzimy do samochodu. Zobacz, musisz równo i dasz radę po prostu. No. Tylko my. Tak, na porządku wyglądało, jakby nagle to na motor było, nie? No, a się nagle okazuje, że się spokojnie da przejechać, co już nawet drugi przykład tutaj jest tego, że da radę. Ale też, jak dał przykład, ktoś porysował ten most, tak? Takie kreski na nim są. I se kózka chodzi, a tam druga, zobacz, u góry jest. No. Nie? No dobra, spierdzieli się, czy się nie spierdzieli? Jak w telewizorze normalnie, jakbyśmy w telewizji byli. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy właśnie dziennik. Dzisiaj jesteśmy tak troszeczkę poza studiem, bo jesteśmy w samochodzie właściwie w Turcji i będziemy Państwu relacjonować, co w tej Turcji się dzieje. Pierwszą taką rzeczą, którą chciałbym Państwu powiedzieć, była koza, a właściwie dwie kozy, z czego jedna biała, druga czarna. Biała to tak bym powiedziała, tak nie można było jej dojrzeć. Tak, bo była biała. Już była biała. Czarna, ale to na pewno była koza. A czarna, można było ją dojrzeć, gdyż była na szarym tle. I tak sobie stwierdziliśmy, co ma w głowie koza, która nagle podchodzi do ściany i mówi: o, wespnę się i na samym środku trochę postoję. Nudzi nam się po ocie. Nie. Wiecie? Mamy... I stąd też takie głupoty gadamy. Tak, mamy jeszcze tak z półtorej godzinki do hotelu. I ponieważ będziemy mieć inny samochód, to wymienimy go i jeżeli się uda, to go wymienimy dzisiaj, bo podobno ten jest dla kogoś tam zarezerwowany. W sumie nie jest za różnica, musimy zobaczyć ewentualnie, co to będzie za samochód. Bo może dostaniemy jakąś Dacię, które się drzwi nie zamykają na przykład. A Dacią jeździliśmy w tamtym roku. Dokładnie. Sprawdziłaś. Tak. Słuchajcie, ten samochód też nie jest jakiś wypasiony, naprawdę, bo co wjeżdżamy pod górkę, to trzeba mocno redukować biegi, ale da się pojechać, także aha, my nie narzekamy. Słuchajcie, pierwsza kontrola. Ale to... Aż jestem zdziwiony, że dopiero pierwsza. Chyba tak się okazuje, że jest nieunikniona w Turcji,
bo nie. To w tamtym roku mieliśmy jedną po drugiej. Co 100 kilometrów, co 100 kilometrów. Dzisiaj, dzisiaj nic nie dzieje. Dokładnie. To jest... ja już wiedziałam, że on i tak nas zatrzymał, bo tutaj tak. Przejechaliśmy tylko my. Tak. A tu się nawet nie dało szybko jechać, więc nie było po co. Są słupki poustawiane. Aha. Także się tym nie przejmujcie. Oni jak tylko już mówię hello, to... No, a co oni zobaczyli w tych prawo jazdy? A co oni zobaczyli? Nie wiem, obejrzał to po prostu. No obejrzał, że mam. I tyle. Także spokojnie, nie przejmujcie się tutaj. Tu są takie kontrole co chwilę, naprawdę. No. A my jedziemy dalej. Decyzja o powrocie i wraca do nas na kanał i słuchaj, chciałaby coś powiedzieć. Zdradź naszym widzom, gdzie jesteśmy. Side, słuchajcie, naszej restauracji, od której jak tylko jesteśmy w Turcji już lat 3, my zawsze tu przychodzimy. Tak. Zawsze tu siadamy. Ale no ciężko sobie nie przyjść, skoro tu jest promenada. Właściwie, nie? Nie trzeba tu siadać, no. Się ciągnie i ciągnie. Tak. Ale tu jest nasza restauracja. No. I ja jestem bardzo szczęśliwa. Zobaczcie,